W dzisiejszym odcinku porównamy mięsne produkty z ich wege odpowiednikami. By nie ulegać sile autosugestii, będę próbował wszystkich rzeczy na ślepo, nie wiedząc, czy jem coś, co ma mięso, czy coś, co mięsa nie ma. A jako że identyfikuję się jako mięsożerca z krwi i kości, którego żaden wege produkt nie jest w stanie nabrać, to za każdym razem, w którym się pomylę, wpłacam 100 zł na organizację propagującą wege styl życia. Co totalnie nie jest moim stylem życia. Ja kocham mięska, kocham sery i nie wyobrażam sobie jedzenia tylko i wyłącznie roślinek. Może po dzisiejszym odcinku coś zmieni moje poglądy. Przekonajmy się, bo właśnie po to jest dzisiejszy materiał. Jeżeli uważacie, że to fajny pomysł i lubicie takie serie, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę i strzelcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by dostać się naszego Hall of Fame. To są nasi najnowsi subskrybenci, a jak jesteście z nami do ponad roku, to możecie trafić do Hall of Legends, bo to są legendy. A teraz czas zacząć legendarny odcinek! Mięso kontra wege! I zaczynamy! Każdy dzień, podobnie jak dzisiejszy test, wypadałoby zacząć od najważniejszego posiłku dnia, czyli od śniadania, a ja w powietrzu czuję już zapach parówek, przynajmniej tych mięsnych, bo te wege nawet nie wiem, jak będą pachnieć. Wjechały na stół, tak? Tak. Dobra, tu jest jedno, mam rękami, czy... O, dobra. Tu... O, mam jednego? Dobra, mam drugiego. Uwaga, lecimy. Czy uda mi się je rozróżnić? Aha, jeszcze wszystkie będę oceniał w skali od 1 do 10, a po prawej i po lewej stronie macie ceny tych produktów, które ja zobaczę dopiero po zdjęciu opaski. Uwaga, jemy. Dobra, to jest wege. To smakuje jak ziemia połączona z trawą i kawałkiem ziemniaka. A to? No, to jest klasyczek, jakieś pewnie... Wołowe? Wołowo-wieprzowe? Cielęce? Cielęce chyba. Te są git, paróweczki, zawsze 9 na 10, chyba że będą jakieś turbo niedobre. Te 9 na 10 i te? No nie wiem, te są dramatyczne. Powiem wam, że tym to tak bym dał 3 na 10 i to z litości, żeby mnie wege środowisko nie zjadło. Tak, i chyba się nie myliłem, nie? Także udało mi się zgadnąć, a jaka była cena? Czekajcie, parówki zwykłe kosztowały dyszkę? A nie, parówki wege kosztowały dyszkę, a zwykłe 9 zł. To co, to jeszcze było złotówkę droższe? Przecież to jest zrobione z rośliny, rośliny są taniej, rosną wszędzie, to powinno być tańsze. Oni już... Ej, firmy oszukują wege ludzi, taka jest moja teza. Czy tak rzeczywiście jest? Przekonamy się przy kolejnych cenach. Dobrą śniadaniową alternatywą dla parówek z pewnością są... Wjeżdżajcie, panowie! Płatki z mlekiem. No ale właśnie, mleko wege czy mleko nie wege? Czy idzie to odróżnić, czy nie? Tu jest jedna micha, nie mam dobrze łyżkę, dobrze mam łyżkę. I lecimy. Ej, tutaj czuję sam smak... Ej, to jest mylące, bo te płatki puściły smak do mleka. Ej, ale to mleko jakoś dziwnie smakuje. Tylko nie wiem, czy sobie nie zaprogramowałem tego w głowie, ale wydaje mi się, że to mleko smakuje dziwnie. Czekajcie, porównam z drugim. No, i to jest prawdziwe mleko. Tutaj czuję laktozę, czuję ten słodki smak laktozy, której niektórzy nie tolerują, a mówią, że trzeba być tolerancyjnym. To jak tu nie tolerujecie laktozy? Uspokójcie się, zacznijcie być tolerancyjni, tolerujcie laktozę. Ej, dobre. To jest prawdziwe mleko. 8 na 10, bo to nie moje ulubione płatki, ale dobre, nawet mocne w smaku. Ale powiem wam, że to mleko z płatkami jest jadalne. No czuć ten inny smak. Nie jest takie słodziutkie jak zwykłe mleko, ale na pewno jest lepsze niż podróby parówek. Temu dałbym 6 na 10, jednak obawiam się, że bez płatków może być ohydne. Czekajcie, mogę bez płatków spróbować? Aha, i to jest mleko sojowe. Tu mieliśmy zwykłe. O fu, bez płatków smakuje dramatycznie. W sensie, jeżeli tego nie piliście, a chcecie spróbować, to ja raczej z płatkami bym polecał wam spróbować. Ile kosztuje mleko sojowe? Mleko sojowe 4,75, mleko zwykłe 3,50 po raz kolejny. Ludzie wege oszukani na pieniądze. I to podwójnie, bo ode mnie stówki też nie dostaną. Udało się zgadnąć, lecimy z kolejną rzeczą. A ja sobie płateczki dajem. Poza parówkami czy płatkami bardzo często jemy na śniadanie również kanapki. A kanapki z czym? No na przykład z serem. Więc mamy wersję wege i wersję nie wege. Jak smakuje wege ser? Nie wiem, bo nigdy w życiu takiego nie jadłem. O, dziękuję bardzo, niewidzialna ręko. Dobra, wiecie co, ja to może zrobię rękami. Najpierw spróbuję z tej... Ej, dobra, bonusowy challenge. Jeżeli nie rozpoznam po samym zapachu, to i tak płacę stówę. Co wy na to? Okej. Tak? Oba pachną jak ser, tylko ten pachnie jak taki tani ser i ma bardzo mały, niski zapach, taki wiecie, blady. A ten jest bardziej intensywny. I teraz tak, mam trochę zagwózdkę, bo ryba mógł kupić tani ser, a ten może pachnieć intensywnie, bo wege rzeczy bardzo mocno się doprawia. I tak właśnie często jest. Albo jest odwrotnie, po prostu to jest po prostu wege ser i on pachnie cienko, nie? Dobra. Stawiam, że to jest wege ser i pachnie cienko. Ale nie mówcie mi jeszcze, spróbuję najpierw smak. Mało smaku. Smakuje bardzo podobnie jak pachnie. W sensie rozsmakuje jak ser, ale jest w nim mało smaku. A tutaj? Więcej smaku. To jest zwykły ser, to jest ser wege. Jeżeli się pomyliłem, bo stawiałem tak samo, to płynę na 200. Czy się pomyliłem, czy nie? Ho, ho, mistrz sera! A chłopaki poza planem mówili, ej! Podobnie to pachnie, podobnie to smakuje.
Mnie nie oszukasz! Łukasz! Aha, i oceny. Ten, tak jak mówiłem, smakuje słabo. 4 na 10, a ten 7 na 10, bo jadłem lepsze sery. W sensie ja wolę takie twarde, takie aromatyczne jeszcze bardziej. Idealną przekąską na drugie śniadanie albo po prostu między posiłkami są kabanosy. Jadłem ich kiedyś kosmiczne ilości, kiedy jeszcze byłem w bardzo głębokim keto przez bardzo długi czas. No to właśnie bardzo dużo kabanosków jadłem, więc podkręćmy trochę zakład. Jeżeli tym razem pomylę się z wyborem, w sensie po smaku, to płacę 1000 zł na organizację wege, bo jestem pewny, że zgadnę. No to let's go, mogę popłynąć na 1000 zł na kabanosach. Wiecie, ile to jest w kabanosach? Byłoby to mniej więcej tyle paczek kabanosów, to na pewno bardzo dużo paczek kabanosów. Dobra, uwaga, sprawdzamy najpierw tego. Dobra, to jest na bank zwykły. Czuję smak wieprzowiny, a tu? A tu czuję smak smutku, nieszczęścia, lekkiego zawodu, właściwie to dość dużego. Tak jakbym zajął drugie miejsce w turnieju dla dwóch osób. Przecież to jest kurde ohydne! To jest wstrętne! Jeżeli ktoś mi powie, że je rzeczy wege, dlatego że im to smakuje, to znaczy, że powinien się iść leczyć na język, bo ma coś z językiem, z kubkami smakowymi, nie tak. To jest wstrętne. W sensie, w porównaniu do zwykłego kabanoska, totalna kicha. 1 na 10. 1 na 10 tylko za to, że ma kształt kabanosa. Na te, ja wolę raczej takie grube kabanosy, no to tym bym dał takie, o, niech będzie, 7 na 10. Oczywiście się nie myliłem, roślinne, zwykłe, mięsne. Jak na razie, to nie wierzę w to, że ktoś może być wege ze względu na smak. Jeżeli tak bardziej ideologicznie, to prędzej mógłbym w to uwierzyć. Tym razem rzecz, którą ja osobiście lubię na kanapce, na pizzy, a nawet samą wyciągniętą z lodówki w środku nocy, czyli salami, a przynajmniej w tej zwykłej mięsnej wersji. Czy polubię salami wege? Tego nie wiem. No to sprawdźmy, czy polubię. Raczej nie mam dużo. Ej, to jest mokre, to jest suche. Już sam dotyk tego wydaje mi się dość dziwny. To jest jakieś podejrzane to salami. Więc może zacznę od tego. Nie, no to może być wege. Nie, nie może. Oczywiście jest to zwykłe salami. A tutaj? Zresztą powiem wam, że to nie jest najlepsze salami, tak szczerze. W sensie, ja dałem lepsze, a to? O Boże, fu! W sensie, przepraszam was, ale ja naprawdę w tym momencie nie przesadzam. To jest słodkie, kurde. To jest słodkie salami. Kacper, spróbuj. Stary, spróbuj i powiedz, że kłamie. Bo teraz ktoś pomyśli, Norbi przesadza, popisuje się przed kamerą, jaja se robi. Jadłeś coś gorszego, nie wiem, w ciągu ostatniego roku? To nie jest to dobre. Słodkie, nie? Jest wstrętne, jest ultra ohydne, przysięgam wam. Jadłem w życiu wiele paskudztw. Niektóre rzeczy miały smakować źle intencjonalnie, na przykład, nie wiem, jakieś fasolki, jakieś rzeczy takie, wiecie, jakieś challenge'owe jedzenie, ale to miało być dobre, a nie jest. Musimy wyrzucić ten talerz, bo ja z tego już nic nie zjem. To dostaje ode mnie 0 na 10, najniższą możliwą ocenę, wstrętne. Wstrętne, jak chcecie komuś zrobić na złość, jak go nie lubicie, to kupcie mu, kuźwa, karton na urodziny. A to? Tak jak mówiłem, nie najlepsze salami, ale okej? No, niech będzie 6 na 10, jadłem lepsze. Z czego to jest w ogóle zrobione? Czekajcie. No, to jest tak ohydne. O, spadło mi, szkoda, już nikt tego nie zje. Woda, olej rzepakowy, białko grochu i bobu, substancje zagęszczające, karogen, guma, konjak. Aha, z tego jest makaron dobry. Ej, makaron, konjak jest dobry, ale jakaś guma, konjak? Nie, serio, w sensie... Ryba, trzeba to do sklepu oddać! Możemy... Ej, czy to jest możliwe, że my tyle razy źle trafiliśmy przy produkcie? Czy, nie wiem, może ktoś z was jest wege, kochani widzowie? Proszę was, nie czujcie się urażeni, ale napiszcie, może wy się na tym lepiej znacie. Czy są jakieś rzeczy, które są wege i są smaczne? Bo jak na razie nie udało nam się na taką trafić. Ile? Co? Ej, jaka różnica? Zwykłe salami 4,50, a to 8 zł, prawie drugie tyle, za dwa razy mniejszą paczkę i za taki wstrętny smak. To jest przesada. To salami po prostu przegięło, to salami jest bezczelne. Wege salami mnie obraża, ja się czuję znieważony pod każdym względem i smaku, i ceny, i tego oślizgłego kształt, takiego tekstury oślizgłej. Ble! Piękny zapach smażonego mięsa roznosi się od kuchni z pokoju obok aż po moje nozdrza, bo tym razem wjeżdża boczek. Idealny do jajecznicy. Idealny, zawsze idealny. No, chyba że w wariancie wege, bo tutaj dużych nadziei nie mam. I żeby podeprzeć moją pewność oryginalnego boczku, dam 1500 zł na organizację wege, jeżeli się mylę. Czy ja wystrzeliłem w siebie boczek? Tak, mam. Katapultowałem w siebie, o, dziękuję bardzo. Katapultowałem w siebie boczek, dobra. I chyba to zwykły boczek w ciebie katapultowałem, no. Bo to smakuje dobrze. To smakuje naprawdę dobrze. Tutaj? Bardziej w lewo? Tutaj? O, mam, dobra. Powiem wam tak, w porównaniu do tego salami, to jest pyszne. W porównaniu do zwykłego boczku,
jest co najwyżej średnie, w sensie nie jest ohydne. To jest ważne, to jest rzecz, którą nawet mógłbym jeść. Serio, jest w porządku, jest bardzo w porządku, jak na rzecz wege, jest bardzo w porządku. Jednak zwykły boczek, który zakładam, że jest tym, to jest niebo i ziemia. To jest w porządku, a to jest niebiański smak. Zwykły boczek 10 na 10. Boczek wege 8 na 10. Tak całkiem szczerze. Jest w porządku. Zobaczymy? No, nie mogłem się w tym miejscu myć. Chcesz spróbować? Serio, Kasmi? Próbowałeś sarami? Próbowałeś? Nie jest zły. Nie, nie, naprawdę jest w porządku. A ciekawe, z czego go robią, nie? Ale porównaj do tego. Jak teraz zjesz tego, to mi przyznasz rację, stary, że to nie jest o niebo lepszy. Lepszy, ale ten też jest dobry. Bo tu jest dużo papryki i czosnku. Paprykowo-czosnkowy on jest. Na bazie białka pszennego. Woda, białko pszenne, olej rzepakowy, płatki drożdżowe. A pomidor w proszku, przyprawy, czosnek. No czyli tutaj pomidor, papryka, te smaki robią dużą robotę prawdopodobnie i to, że jest po prostu też przysmażone. Bo jak coś się przysmaży, jak się zmęgli, to smakuje lepiej trochę zawsze. Uwaga, Juleczki, mistrz Norbi nauczy was jak czarować. Czary Mary, zaraz właśnie na tym stole będzie pasztet. No i zgaduję, że teraz pasztet stał się magicznie na moim stole i... O, widelec. Jest to pasztet z żurawiną. No to ja sobie niestety muszę go trochę pomacać rękami, żeby go namierzyć. I zobaczmy, no pasztet to jest takie przemielone mięcho, nie? Więc tutaj jak coś dobrego przemielili, to można się pomylić. Mocny smak. Mocny, niezły, ale wydaje mi się, że to będzie wege. Ale sprawdzę ten drugi, bo pasztety smakują różnie. Zależy, który kawałek zwierza wrzucą. Wiecie jak jest. No a propos zbliża, ten ma bardziej kremową konsystencję. Ten mi smakuje jak prawdziwszy pasztet. Zdecydowanie prawdziwszy, ale szczerze, ten nie jest zły. Ja muszę spróbować jeszcze raz, żeby go dobrze ocenić. O, aż za dużo, sorki. Kurde, wiecie co? Ja wiem, że to jest pasztet wege, że to jest zwykły pasztet, ale pierwszy raz pod względem smaku dam remis. Oba te pasztety dostają ode mnie 7,5. Pasztet wege, pasztet zwykły, czy zgadłem, czy płacę stówę? No, zgadłem, ale naprawdę on nie jest zły. Ten pasztet można jeść bezpiecznie. A jak cena? To był duży kawałek, nie? O, i ten duży kawałek kosztował 8 zł, a ten malutki około 2 zł. No, to chyba ten wychodzi wciąż trochę drożej. Babciu, głodny jestem! Nie powiedział żaden wnuczek nigdy. Nosiu, Nosiu, na stole masz przecież. Faktycznie, babciu, mam na stole! I to pierożki, a z czym to, babciu? Z mięsem. Oba? Oba! Oba, a ja komu... To jedyna steryda. Jedne na sto, o kurde, to jak... A, nieważne. Okej, okay, no to zobaczmy. Zacznijmy od tych. Powiem tak, dziwnie smakują, ale wiem, że takie pierogi robione, właśnie gotowcowe, nie to co babuni oczywiście, to te gotowcowe potrafią różnie smakować, więc nie chcę się jeszcze wypowiadać. A te drugie? Czekajcie, muszę jakoś sobie tego pieroga lepiej chwycić. Ja was przepraszam, że ja tak dzisiaj nieładnie jem, ale mam zawiązane oczy, rozumiecie, że to ciężko? Ale gumowate. Szczerze? Babciu, mogę być szczery? Babciu, i te się do żarcia nie nadają. Coś ty zrobiła. I gówniarzu! Gówniarzu zasrany, zafajdany. Ale nie, tak serio? Jedne i drugie są niedobre, no. Z tymi pierogami jest różnie. Czasami traficie na dobre, a czasami na takie. Może jakby je posolić albo dać magii. Ja lubię pierogi z magii, to by były spoko, ale te są niedobre. I te są niedobre, aczkolwiek stawiam, że to te są wege i są trochę gorsze. 3 na 10. No dobra, 4 na 10 i 3 na 10. Taka jest moja ocena i czy trafiłem? Dobra, uff, to są pierogi wege. A jak one w ogóle wyglądają w środku? To idzie tak odróżnić po tym? Jak tutaj towar wygląda? Ej, patrzcie, to wygląda jak mięso. To na plus. Teraz by mi się lepiej jadło, jakbym wiedział, że wygląda jak mięso. A tutaj? Ej, patrzcie, tu też wygląda jak mięso i może nawet coś tej mięsa jest. Ale to są naprawdę niedobre. Nie no, jest tu mięso. A to z czego to zrobili? Tu jest białko pszenne. To pszenica ma białko? Wow. Ciekawe. A, no tych pierożków nie mogę polecić. A, jeszcze cena. Co? 12,39 za takie! A 5,99, dobra, już wiem, czemu to nie były jakieś rewelacyjne. Patrzcie, ta paczka kosztowała 6 zł niecałe. I to jest naprawdę duża paczka. Paczka taka sama wielkości pierogów wege kosztowała 12. Dwa razy więcej! Masakra! A oba tak samo niedobre. Ej, nie wiem czemu, ale pachnie w tym momencie zarówno jak kurczakiem, jak i, co dziwne właśnie, popcornem. Nie masz takiego wrażenia? No to trochę tak. Że trochę pachnie popcornem, coś tutaj, taką jakby z prażoną kukurydzą. No bo właśnie, teraz przetestujemy sobie nuggetsy z kurczaka. Albo i nie z kurczaka, w zależności od tego, na które trafię pierwsze. Zacznijmy od tych. Chyba z kurczaka, ale ciężko powiedzieć. Jeżeli z kurczaka, to smakują trochę słabo. Gdzie one są? Tu jest. Dobra, uciekał mi. Ej, czekaj, no bo to jest... Dobra, nie, dobra, teraz czuję. To mi to jakimś ziemniorem bardziej podjeżdża niż kurczakiem. To będą warzywne. Czy są dobre? Gdyby nie były spalone, to z pewnością byłyby lepsze. Ale uznajmy, że nie są spalone i dostają 5 na 10, no bo nie są jakieś szałowe. A te?
to też nie są królowie nuggetsów, w sensie, no, te smaczka są nieporównywalnie lepsze. Więc tym bym dał tak 6,5 na 10 litości. To są to mięsne, warzywne. To są warzywne. Dobrze mówiłem, że to są mięsne? Tak. A to warzywne? No. Ej, w tych warzywnych musi być coś z ziemniaka. Na bazie białka pszennego i grochowego. Aha! Czyli co, nie ma tutaj ziemniaków? Ale jest gluten pszenny! Tu mąka kukurydziana, mąka... A, dlatego mi kukurydzą podjeżdżało. Mąka ryżowa? Ty, nie ma tutaj ziemniaków, a mi to ziemniorem podjeżdżało, poważnie. Także mają to znaczy cena? Ej, cena jest podobna. Nie, wege są tańsze minimalnie. 9,68 za wege i 9,99 za nie wege. No proszę. No gdybyście się zastanawiali, dlaczego od dłuższego czasu nie słychać nigdzie ryby, to... Nie wiemy, co się z nim stało, ale na stole za to mamy paluszki rybne. Jedne w wersji wege, drugie w wersji nie wege oczywiście. Które są, które... Spróbuję się przekonać. I właśnie, no bo nuggetsy mnie nie oszukały, ale ryba... Czy to takie mięso? No niektórzy mówią, że ryba to takie nie mięso, więc może wege się uda oszukać. To smakuje mocno rybą. 99,9% to jest zwykły paluszek. A to? No i zdziwię się, jak też zasmakuje rybą. Uwaga! Ej, jakbym to miał bez kontekstu, w sensie gdybym nie zjadł tego wcześniej, to bym powiedział, że to jest ryba. No ale że tu jest bardziej ryba, to tutaj jest mniej ryba. Ale to serio ma rybny posmak. No coś tam jakieś glony dali, żeby smakował tak morsko? Pewnie tak. Ale nie, to jest wersja wege. Jest gorsza w smaku oczywiście. I wydaje mi się, że gorsza też o wiele od nuggetsów, więc dam jej takie 3 na 10. A tutaj... paluszek rybny jak paluszek rybny, no. 7 na 10. Z jakimś kapuciem byłyby lepsze. Oczywiście nie myliłem się. Z czego oni to kurczę zrobili? No, po raz kolejny, na bazie białka pszennego i sojowego. Nie, to jest to samo w składzie co w nuggetsach. Olej rzepakowy, mąka pszenna, gluten pszenny, sól, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, drożdże, oliwa z oliwek, ekstrakt z papryki. To są po prostu inne smaki, a są o wiele lepsze i to serio smakuje rybą. Byli bliżej, ale niedostatecznie blisko, by mnie zmylić. Tym razem produkt, który podobno nieraz w smaku jest nie do rozróżnienia, bo tak duże jest podobieństwo, dlatego podkręćmy stawkę razy dwa od tej standardowej. A co mi tam, najwyżej stracę 200 zł, bo jak na razie straciłem całe nic złotych i jak widzicie, na moim stole mięso z burgerów. Który wege, który prawdziwy, jak smakują, sprawdźmy to. Jakoś se muszę tutaj... O! O Jezu, fuj. Nie. Jedyne, co jest w tym dobrego, to olej. Reszta to trawa. To na bangi z wege. Chyba, że ktoś takiego niedobrego mięsnego znalazł, ale... No, i to na bangi jest mięsny. W sensie, jeżeli burgery wege są podobne do mięsnych, to na pewno nie w tej formie. 1 na 10, 7 na 10, mógłby być lepiej wysmażony. I... No tak, zgadza się. A cena? 9 zł wege, 7 zł zwykłe, więc tutaj przynajmniej ta różnica cenowa nie była aż tak ogromna, a przed nami jest jeszcze jeden burgerowy test, który może być bliżej, a na pewno będzie ciekawy. No dobra, powiem wam prawdę, ryby nie było z nami, bo... No dobra, pojechał po prostu do Maka po burgery, bo teraz zrobimy test nowych burgerów z Maka. I to jeden z nich jest w wersji wege. Jeden z nich to jest Mac Spicy i on jest z kurczakiem, a drugi z nich to burger Ralpha i on jest właśnie wege. No i który jest który wielkościowo podobne, to może zacznę od tego. Właśnie ten spicy jest podobno serio ostry, więc na wszelki wypadek mam też kolkę. I uwaga! Ale kurde, ostre. Ale oba będą pikantne, bo ten ralfowy też jest pikantny. I powiem wam tak, w burgerach dużo ciężej może być rozróżnić, kiedy mamy cały zestaw, nie? Nie tylko samo mięcho, ale i sosy, dodatki, bułkę, bo to trochę zabija smak tego mięsa albo pseudomięsa. Chociaż to wydaje mi się zwykłe mięso. Podejrzewam, nie jestem pewny, ale podejrzewam, że to będzie ten zwykły ostry kurczak. Pali strasznie, stary. Jeżeli to jest to, o czym myślę, to tak. A tutaj ten Ralpha, jeżeli się nie mylę, on będzie pikantny też, tak? Ej! Moment! Bo ja już nie wiem, oszalałem. To też smakuje jak kurczak, to jest. No niemożliwe, czekajcie, ja się nie mogę pomylić na tym przedmiocie. To jest cholerny burger z maczka. Czekajcie, które jest mięsem? A może to jest zwykły kurczak? Czekajcie, ja muszę jeszcze raz, no przestańcie ze mnie śmiać. Pewnie mi podmieniacie w trakcie jedzenia. Oj, tutaj jest ostrzejszy i zabija mi wszystkie kubki smakowe. Dobra, ja wiem. Ja się nie dam zoutsmartować, widzowie. To jest podstęp wegetarian, oni zrobili takie ostre, żeby nie było czuć smaku i ohydnego mięsa. Więc to jest wersja wege, a to jest wersja zwykła. Uwaga! Tak? Tak. Czyli miałem rację! Wegetarianie mnie nie oszukali! 200 IQ, patrzcie jaki łeb wielki, potężny! Udało się! O wow! Chociaż, ale szczerze, nie wiem czy on łagodny byłby taki dobry. Łagodny? Bardziej by było czuć, że to nie mięso, ale to... Jak to w ogóle wygląda? Ej, patrzcie, to są całe kawałki warzyw, czego nie czułem zupełnie gryząc. Widzę duży kawał marchewki. Nie jest zły ten burger Ralpha. Dałbym mu takie
7,5 na 10, ale temu dałbym 9, bo smakuje mi o wiele bardziej, uwierzcie mi. Dawno nie jadłem maczka. Co do wszystkich ocen, a jeszcze tutaj macie ceny na ekranie, co do wszystkich ocen, tak wygląda dzisiejszy ranking. Jak widzicie, większość wege rzeczy wypadła raczej cieniutko. Ja w dalszym ciągu zostanę przy żarciu mięcha, także wasze zdrówko, widzowie! Zostawcie tu jak najwięcej słaby w ogóle. Subskrypcję wraz z na kanale. Zapraszam na brzydne odcinki w komentarzach. Dajcie znać, jaki temat następnego jedzenia na kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć i smacznego!